Mówiliśmy poprzednim razem, czyli na poprzednim wykładzie, o tak zwanych czasach pogan. I teraz będziemy mówić o znakach, które zapowiadają tak zwany koniec wieku. Mówiliśmy wcześniej już o tym, że pewne rzeczy staną się nagle. Mówiliśmy o tym, że wylanie gniewu Bożego przyjdzie na nich, czyli na ludzi niewierzących, nie zwracających uwagi, a nawet sami wprowadzają się w taki stan niewiedzy na własne życzenie, że przyjdzie to na nich jak złodziej w nocy, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Mówiliśmy o tym, że Kościół zostanie zabrany nagle, bo Pan przyjdzie po nas jak złodziej w nocy. Że mamy Go oczekiwać, że uczniowie, apostołowie Go oczekiwali. To jest to, na co my mamy czekać. Że pochwycenie Kościoła nie będzie żadnymi znakami poprzedzane i nastąpi przed wylaniem gniewu. Jaka będzie różnica czasowa, tego nie wiemy, ale w każdym razie my mamy czekać na Pana wyrywającego nas z przychodzącego gniewu. To jest 1 Tesaloniczan 1:10. Natomiast istnieje coś takiego, bo to, co mówimy o złodzieju w nocy, wiadomo, złodziej nie przychodzi raczej z buldożerem, tylko chce to zrobić po cichu. Okraść nas, czy w jakikolwiek sposób coś wynieść. Są takie słowa, które odróżniają złodzieja, który przychodzi właśnie po cichu, tak zwany kleptos, od innego rodzaju bandyty, który przychodzi z kijem. Są dwa różne określenia i to, co się stanie w ramach pochwycenia, to jest właśnie kleptos. Zresztą pewnie znacie takie słowo od kleptomanii na przykład, nie? Kleptos. I teraz czytaliśmy również, że świat będzie nieświadomy tego wszystkiego, co się będzie działo, i rzeczywiście na dziś, jak patrzymy się, to świat jest nieświadomy i raczej chyba na własne życzenie, że istnieje coś takiego jak w ogóle znaki czasu. To nawet mówią ludzie niewierzący przecież. I jak się tak rozejrzeć, to nie trzeba daleko szukać. Dużo osób widzi, że coś się dzieje, to się musi coś stać. Nawet wypowiadają słowa, których do końca nie rozumieją, szczerze mówiąc. Mówią cały czas o Armagedonie, mówią o końcu świata. I nawet do końca nie wiedzą, co mówią. Ale widzą, że coś takiego jest i tego jeszcze nie było. Niektórzy sobie wmawiają, że to zawsze było, ale takich rzeczy to jeszcze nie. I my z nimi rozmawiajmy, mówmy do nich, że jest księga, która to wszystko pokazuje, że jest księga, która pokazuje rozkład jazdy wręcz, że jest punkt odniesienia. Ja nie wiem, czy ja wam to mówiłem, ale jest taka anegdota. Któryś z królów, nie wiem, czy to nie był cesarz Fryderyk, czy król Fryderyk w Niemczech? Fryderyk. On zawołał swojego kapelana i powiedział do niego: proszę mi pokazać, że Biblia jest prawdziwa. Tylko w trzech słowach, bo nie mam czasu. Odpowiedź kapelana: Żydzi, wasza wysokość. To jest coś, co też dobrze ilustruje punkt odniesienia. I dobrze jest mówić, że punktem odniesienia są ci, którzy się zgromadzili ponownie na przykład, że tego wcześniej nie było i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest coś takiego jak znaki czasu i Pan Jezus miał pretensje do mieszkańców Jerozolimy, że widzą, że niebo się czerwieni, że widzą różne rzeczy na niebie i wiedzą, że jutro będzie zmiana pogody na przykład, a nie widzicie znaków czasu. Jest coś, co pokazuje ogólnie, że zbliża się koniec tak zwanego wieku. Czyli koniec wieku w sensie wieku obecnego, jak to Żydzi znowu Żydzi. Jak to Żydzi rozumieli, że jest wiek obecny i wiek przyszły. Czyli jest to, w czym my dzisiaj żyjemy, i jest tak zwana era mesjańska. Chciałem przeczytać taki fragment z drugiego listu do Koryntian. Bo on, myślę, jest tutaj na miejscu. To jest 4 rozdział. I
Tu jest napisane tak, że jeśli nasza Ewangelia, to jest 3-4, jeśli nasza Ewangelia jest zakryta, to jest zakryta dla tych, którzy giną, w których Bóg tego świata zaślepił umysły w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. I w oryginale tutaj nie jest Bóg tego świata, tylko Bóg tego wieku. Więc jest ktoś, który w tym wieku zaślepia umysły niewierzącym, żeby im nie świeciło światło Ewangelii. I jeżeli ich zaślepia ich umysły, to również oni nie będą widzieć tego, co mogliby zobaczyć. Wystarczy się rozejrzeć. Nie będą zadawać sobie pytań. Albo będą próbowali tłumaczyć to wszystko po swojemu. Czyli jest coś takiego jak znaki zapowiadające koniec wieku w pewnym szerszym ujęciu. Coś będzie, coś się zmieni i ludzie sami to widzą albo nie chcą widzieć. I o to pytali Pana Jezusa uczniowie, kiedy zgromadzili się i na Górze Oliwnej i mówią, jaki będzie koniec wieku, jaki będzie znak Twojego przyjścia, jak to będzie z tym zburzeniem świątyni. To jest w ogóle temat, który chciałbym ewentualnie w ramach jakiegoś dodatku poruszyć, bo to jest osobna rzecz. Zobaczcie sobie tylko kontekst, bo też mało się mówi czy myśli o kontekście, w jakim oni w ogóle zadali to pytanie. Mamy tam werset, rozdziały 20, 21, 22, 23 i dopiero 24. I teraz pytanie, czy stwierdzenie uczniów, popatrz, jakie niesamowite budowle. Skąd wzięło to stwierdzenie w ogóle? I ono się wzięło z tego, co czytamy we wcześniejszych rozdziałach. Osobny temat, osobny wątek, nie chcę się teraz na ten temat rozgadywać, ale oni pytali o koniec wieku. Oni dostali potem bonus, o którym mówiliśmy wcześniej, w poprzednich wykładach, ale ich pytanie dotyczyło tego, co oni rozumieli jako koniec wieku obecnego i początek ery mesjańskiej. Czyli co się będzie działo przed. I Pan Jezus mówił im o konkretnych znakach, które to będą zapowiadać. Jak mówię, nie będziemy dokładnie omawiać tego fragmentu, bo myślę, że rzeczy, które mówiliśmy do tej pory, one i tak same w sobie pokazują pewien trend i pewien kierunek. Czyli to nie jest tak, że jak ktoś mówi o eschatologii, to on się od razu złapie za 24 rozdział Mateusza i wtedy wszystko będziemy wiedzieć. Niekoniecznie, mamy całą Biblię. I to może być wisienka, że tak powiem, na tym torcie. I teraz, kiedy Pan Jezus odpowiada im na to ich pytanie, robi to w trzech Ewangeliach synoptycznych, tam są relacje. To są wypowiedzi, które się uzupełniają i w Ewangelii Mateusza 24 i w Ewangelii Marka 13 mówi o tym, co będzie przed przyjściem Jego powtórnym. Mówi o zgromadzeniu Izraela przed Jego przyjściem. A w Ewangelii Łukasza mówi o tym, jak Jerozolima zostanie otoczona, a potem mówi o tym, jak Izrael zostanie rozproszony. To jest trochę inny wątek, ale jak się wszystkie trzy Ewangelie do siebie, że tak powiem, doda i skompiluje, to wtedy mamy całość. Jest na temat tej wypowiedzi Pana Jezusa całej, czyli ja mówię o tym fragmencie od 1 do 31, kiedy jest mowa o zgromadzeniu Izraela i powtórnym przyjściu. Na ten temat istnieją co najmniej dwa takie główne poglądy. I jest pogląd, który pokazuje to szerzej. To znaczy pokazuje, że Pan Jezus mówi o sprawach, które się będą działy w większym okresie czasu. I jest również taki pogląd, który mówi, że są elementy w Ewangelii Mateusza 24 i w objawieniu, które są podobne. To jest prawda, one są podobne. Tylko musimy pamiętać cały czas o jednej rzeczy, której się będziemy trzymać. To znaczy czytamy Biblię od początku do końca. Jeżeli wypowiedź Pana Jezusa miała być zrozumiała dla uczniów, to Pan Jezus najprawdopodobniej odwoływał się do objawienia poprzedniego, czyli do pism i proroków, a niekoniecznie do objawienia, czy nie mówił im na podstawie objawienia, którego jeszcze nie było. I to jest prawda, że to, co pisze Jan w objawieniu, wynika z proroków. Tylko objawienie późniejsze zawiera elementy, których jeszcze Pan Bóg nie pokazał wcześniej nikomu.
bo zostały objawione Pawłowi, potem Janowi i tak dalej. I podobieństwo między objawieniem a 24 rozdziałem Mateusza i różnymi elementami, to jest prawda, można się temu przyjrzeć. Natomiast jest coś takiego również jak taka wersja na szerszej, w szerszym zakresie czasowym. I jeżeli weźmiemy sobie to, tą krótszą wersję, czyli mamy bóle porodowe, bo tam jest bardzo charakterystyczne stwierdzenie Pana Jezusa, który w 24 rozdziale mówi o bólach porodowych, to bóle porodowe mogą być w sensie szerszym i mogą być również w sensie tych siedmiu lat, o których mówi objawienie. Ja będę mówił o tej wersji szerszej. Kiedyś możemy porozmawiać na temat tej wersji siedmioletniej, że tak powiem, bólów porodowych, o których zresztą mówi Paweł, bo mówi, że przyjdzie nagle wylanie gniewu, jak bóle narodzącą kobietę i wtedy nie umkną. Wtedy mówi o tym, co się będzie działo w ciągu okresu opisywanego przez objawienie i o tym już mówiliśmy. Teraz tak, co wiedzieli uczniowie, tak a propos tego, co Pan Jezus im mówił, w sensie dla nich całkowicie zrozumiałym. Oni znali to określenie bóle porodowe, na pewno. Oni wiedzieli, że będzie wielki ucisk. Czytali to w Księdze Daniela. Wiedzieli, że Izrael będzie doświadczał wielkiego ucisku. Wiedzieli o 3,5 roku. Wiedzieli o wylaniu gniewu, czytali Sofoniasza, czytali Jeremiasza, czytali o utrapieniu Jakuba, to wszystko wiedzieli. Oni nie znali jeszcze objawienia Jana, czyli Pan Jezus odwoływał się do objawień wcześniejszych. Nie znali jeszcze, czy nie mieli w całości tego, co my mamy w Nowym Testamencie, czyli znowu nie czytamy od końca, tylko od początku. Co wiedzieli? Wiedzieli, co to jest oblubienica. Wiedzieli, że są wierną resztką Izraela. Wiedzieli, że Izrael jest narodem wybranym i wiedzieli, że resztka odziedziczy obietnicę, dlatego że to był stale powtarzający się motyw w Starym Testamencie. To znaczy, że naród izraelski, który jest narodem wybranym, w większości odchodzi od Boga, ale Bóg pozostawia sobie wierną resztkę. Właśnie dlatego, że pewne rzeczy Izraelowi obiecał. I mówi, że prędzej skończy się ten świat, prędzej niebo, prędzej słońce, prędzej księżyc przestaną świecić, niż on nie dotrzyma swojej obietnicy złożonej ojcom. W związku z tym zawsze istniała resztka Izraela i apostoł Paweł też powołuje się na przykład na to, że za czasów Eliasza była resztka. I podobnie jak za czasów Eliasza była resztka, tak i dziś została resztka według wyboru łaski. Dokładnie tak mówi. To jest list do Rzymian. Uczniowie byli świadomi, że jest to oblubienica, dlatego że Jan, chrzciciel, dokładnie tego określenia użył. Raduje się, że widząc oblubienicę. I mówi, raduje się widząc oblubienicę, ale on sam nie jest oblubienicą. On jest przyjacielem oblubieńca. Czyli to są rzeczy, które też były im znane wszystkie w kontekście również eschatologicznym. Wiedzieli również z pism proroków, że Bóg chce w przyszłości zbawić pogan w ramach obietnic złożonych patriarchom. I to na przykład Izajasz w 56 rozdziale mówi. Tylko oni nie wiedzieli jeszcze, w jaki sposób to zrobi. I to jest rzecz, którą oni dopiero zobaczyli później. Na przykład nie wiedzieli, co to jest tajemnica Kościoła, ponieważ apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, że Bóg mu objawił rzeczy, których prorocy jeszcze nie znali. Czyli na czym będzie ta tajemnica Kościoła polegać. I dlatego właśnie, kiedy Piotr był na dachu i dostał tą wizję słynną, dlatego się tak zdziwił. Dlatego oni wszyscy się tak zdziwili. No jakże to? No Korneliusz się nawrócił i co? Nie musi zostawać Żydem? Tylko tak wchodzi po prostu? I oni dopiero później zobaczyli, na czym polega tajemnica Kościoła, a Paweł to w liście do Efezjan pokazuje. I zadali Panu Jezusowi kilka pytań z perspektywy żydowskiej, i dostali kilka odpowiedzi z perspektywy żydowskiej. I teraz
według tej szerszej wersji, czyli według tego, co ja będę mówił, ważne jest to, że istnieją pewne zjawiska, które muszą się stać, zanim nadejdzie koniec wieku, i te zjawiska będą się działy na większej przestrzeni lat. A zupełnie osobną sprawą na przykład jest to, o czym pisze Paweł, Jan w objawieniu, że będą istniały również zjawiska, które się będą tuż przed przyjściem dziać i po wylaniu gniewu Bożego. Czyli to, o czym już mówiliśmy. Kiedy otworzymy sobie Mateusza 24, to otwórzcie od razu. I odpowiedź Pana Jezusa od 4 wersetu, to są wersety 4-6. I odpowiedział im Jezus: uważajcie, aby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: ja jestem Chrystusem, i wielu zwiodą. Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Czyli w 4 wersecie i do 6 Pan Jezus mówi o tym, co nie będzie. Co nie będzie znakiem nadejścia, że co nie będzie końcem jeszcze. I będą fałszywi prorocy, będą fałszywi Chrystusowie, będą fałszywi Mesjasze. I ciekawa jest rzecz taka, że jeżeli byśmy do Ewangelii Jana sobie zobaczyli, nie, dobrze mówię, pierwszy list Jana, bo Pan Jezus mówi o wielu, nie mówi o jednym. Najczęściej, kiedy mówimy o tym węższym rozumieniu, no to mówimy tak, no przyszedł Antychryst, to jest pierwsza pieczęć, a potem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A Pan Jezus mówi, że przyjdzie wielu. I kiedy bierzemy sobie pierwszy list Jana, 2:18, pierwszy list Jana 2:18. Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że Antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest ostatnia godzina. Czyli przyjdzie Antychryst, w tym jednym człowieku to się skupi, to będzie jeden, ale przyszło już wielu. Czyli Jan rozumie, a on był podczas zadawania tego pytania. Prawda? To był jeden ze słuchaczy bezpośrednich. Jak pamiętacie, mówiliśmy w jednym z poprzednich wykładów, że Piotr też tam był. W związku z tym Piotr wiedział, kto zostanie zabrany, a kto zostawiony. On bezpośrednio słyszał te słowa Pana Jezusa. Jan też je bezpośrednio słyszał. I mówi, przyszło już wielu antychrystów. A Pan Jezus na początku wypowiedzi mówi, przyjdzie wielu. I przyjdzie antychryst? Przyjdzie antychryst. I na końcu wypowiedzi w 24 rozdziale Pan Jezus mówi tak, jeżeli będą wam mówić o to tam, nie wierzcie, bo kiedy ja przyjdę, to będzie nie do przegapienia. I mówi, w jaki sposób on przyjdzie, w jaki sposób to się wszystko skończy. Jan mówi, że to jest ostatnia godzina, bo przyszło już wielu. Mówiliśmy wcześniej o tym, że ci ludzie na początku, w tych pierwszych wiekach, żyli w tak zwanym napięciu eschatologicznym. To znaczy ci ludzie uważali, bo przyszedł Pan Jezus i to wszystko, co się będzie działo, może się stać bardzo szybko. Czyli czekali na Pana bardzo i byli przekonani, że nawet Piotr do Żydów mówił, żeby się już teraz nawrócili, bo nadejdą czasy ochłody i będzie to, te rzeczy mogą się stać bardzo szybko. Ja sobie tak ostatnio zacząłem myśleć, że jeżeli my dzisiaj żyjąc, do tej pory myśleliśmy, że pewne wydarzenia nie mogą się stać szybko. Po prostu, to jest za mało czasu. To nie wiem, czy zauważyliście, ale w ciągu ostatnich lat wiele rzeczy stało się bardzo szybko. Myśmy nie przypuszczali, że się może coś tak szybko stać. Że można tyle rzeczy zrobić, w tyle rzeczy uwierzyć, że można coś takiego w ogóle zrobić z ludźmi. I są rzeczy, które jeszcze mogą się wydarzyć i one się naprawdę mogą wydarzyć szybko. I apostołowie mówią, czekajcie na Pana. Oni nawet byli przekonani, że jeżeli Paweł, no to mówi, to czekamy. Ci, którzy dożyją, to zostaną zabrani.
Potem był przekonany, że Pan go weźmie w inny sposób. To mówi Tymoteuszowi, żeby żył w taki sposób, aż do przyjścia Pana. To było dla nich oczywiste napięcie i oczywiste oczekiwanie. Więc przyjdzie wielu, wielu antychrystów, pisze Jan. I to jest znak, że to jest ostatnia godzina, ale Jan pisze również, że przyjdzie konkretny antychryst. I dalej mówi Pan Jezus w wersecie 7 i 8, mówi tak, powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. Lecz to wszystko jest początkiem boleści. I początki boleści, w zależności od kontekstu, to może być coś, co będzie już tym, o czym pisał Paweł, czyli przyjdą na nich bóle, bo to jest kontekst, przyjdą na nich bóle jak na kobietę rodzącą. Kiedy? Kiedy wyleje się gniew. Czyli wiemy, że to będzie porównywalne do początków boleści czy to bólów porodowych. Zacznie się coś i od razu będzie akcja. I tutaj, w przypadku tej szerszej wersji, że tak powiem, też jest mowa o początku boleści, kwestia kontekstu. Jeżeli rzeczywiście tak Jan napisał, że to jest już ostatnia godzina, wyszło wielu antychrystów i że mogą zwieść wielu, to początki boleści mogą również oznaczać pewien szerszy okres. I tutaj będzie ważne to, że wydarzenia, które w tym okresie nastąpią, będą coraz bardziej nagłe i coraz trudniejsze. Czyli te skurcze będą coraz bardziej bolesne. I jak się tak patrzymy na to, co się dzieje dookoła, to pewne ktoś może powiedzieć, no zaraz, to wszystko już kiedyś było. Były trzęsienia ziemi, było to, ale widać, że pewne sprawy są coraz trudniejsze, coraz cięższe i powtarzają się coraz częściej. Ktoś mówi, że trzęsienia ziemi były zawsze. Ale niedawno oglądałem taki wykres, który pokazuje, jak często w tej chwili występują te najcięższe, najtrudniejsze, te największej skali. Tak często, jak jeszcze się nie działy. I są ludzie, którzy też specjalizują się w różnych dziedzinach i oni mówią, takich zmian pogodowych jeszcze nie było. To nie jest prawda, że wszystko działo się normalnie, zawsze tak było. Tego nie było. Że ludzie są w stanie, którego jeszcze nigdy nie było. Też prawda. No to trzeba by wyciągać wnioski, że Izrael wrócił do swojej ziemi. Tego jeszcze nigdy nie było. Wręcz przeciwnie. Ja nie wiem, czy ja wam to mówiłem, ale Luther mówił coś takiego. Czytałem, że na pewno Żydzi nie wrócą do swojej ziemi. I wyraził się w ten sposób, że jeśli Żydzi wrócą do swojej ziemi, to my będziemy musieli pójść w ich orszaku. No to mocne stwierdzenie. Oni byli tak przekonani, że Pan Bóg sobie już dał spokój z Żydami, że mówią, nie ma szans. No ale będziemy mówić jeszcze o tym, w jaki sposób te wydarzenia się rozwijają. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi, ale to wszystko dopiero początek boleści. Czyli znakiem charakterystycznym będzie to, że powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Jest to taki idiom, który był kilkakrotnie użyty w Starym Testamencie, bo znowu wracamy do poprzedniego objawienia, na którym buduje się nowe. Zobaczmy sobie Izajasza 19, 1-4. Izajasza 19, 1-4. Brzemię Egiptu. Oto Pan jedzie na lekkim obłoku i przybędzie do Egiptu. Zadrżą przed nim bożki Egiptu, a serce Egiptu stopnieje w jego wnętrzu. Podwórze Egipcjan przeciw Egipcjanom, także każdy będzie walczył przeciwko swemu bratu i każdy przeciwko swemu bliźniemu. Miasto przeciwko miastu, królestwo przeciwko królestwu. Czyli to jest taki opis czegoś, co się dzieje na całym terenie. Po prostu zamieszanie, wojna na całym terenie Egiptu. Wszyscy przeciw wszystkim, krótko mówiąc. Teraz druga Kronik 15 i to są wersety 1-7.
A wtedy Duch Boży stąpił na Azariasza, syna Obeda, i wyszedł on naprzeciw Asy i powiedział: słuchajcie mnie, Aso i całe pokolenie Judy i Beniamina. Pan jest z wami, dopóki jesteście z nim. Jeśli go szukać będziecie, znajdziecie go, ale jeśli go opuścicie, on opuści was. Przez wiele dni Izrael był bez prawdziwego Boga, bez nauczającego kapłana i bez prawa. Gdy jednak w swoim nieszczęściu nawrócili się do Pana Boga Izraela, szukali go, dawał się im znaleźć. W tamtych czasach nie było pokoju ani dla wychodzącego, ani dla wchodzącego, gdyż wielkie udręki spotkały wszystkich mieszkańców ziemi i naród występował przeciwko narodowi, a miasto przeciw miastu, ponieważ Bóg ich zatrważał wszelkim nieszczęściem. Wy więc umacniajcie się i niech nie słabną wasze ręce, bo czeka was zapłata za waszą pracę. I znowu mamy coś takiego jak królestwo przeciwko królestwu i coś na całym terenie. Naród występował przeciwko narodowi, miasto przeciwko miastu. To było znane uczniom. I Pan Jezus tego samego stwierdzenia używa, że naród przeciwko narodowi, królestwo przeciw królestwu, czyli będzie ogólna niepewność, niepokój, wojny i to będzie sygnał, że to się zbliża po prostu, ten koniec wieku. I mówi o wojnie i w kontekście, który dotyczy całego świata. Mówi do Żydów, którzy go o to pytają, mówi, że wy o tym usłyszycie. I teraz myśmy kiedyś parę razy cytowali nawet pisma rabiniczne tradycyjne i są takie fragmenty, które mówią między innymi: gdy ujrzycie królestwa powstające przeciwko sobie nawzajem, wtedy baczcie i uważnie i zacznijcie wypatrywać śladów Mesjasza. Albo: w tym czasie wybuchną w świecie wojny, naród przeciwko narodowi i miasto przeciwko miastu, a wrogowie Izraelitów zostaną dotknięci nieszczęściem. To nie są oczywiście słowa objawione. Natomiast ci ludzie byli świadomi, że jest coś, co będzie poprzedzało. I oni też to czytali w pismach u proroków i u Mojżesza. I jak się tak popatrzeć na te wszystkie rzeczy, które się działy w przypadku na przykład tych wojen światowych, bo to można by porównać do wojny królestwo przeciwko królestwu, naród przeciwko narodowi, największy możliwy zamęt, jaki panował. Te wojny światowe, pierwsza i druga, tak się składa, że miały duży wpływ na powstanie państwa Izrael, na powrót Żydów przecież do ziemi ojców. Dlatego, że jeżeli popatrzeć się na wojnę pierwszą, to cały ruch syjonistyczny, to było tuż przed, to było tuż po. O ile wiem, to deklaracja Balfura to była chyba 1917 rok. Czyli to jest jeszcze w trakcie. I działy się wtedy rzeczy, które miały przygotować grunt pod przyjście czy powrót Izraelitów do ziemi ojców. To samo jest oczywiście z wojną drugą, zauważcie, że to dopiero przesądziło o tym, że oni wrócili. I to nie jest kwestia sensacji jakiejś, tylko to są wydarzenia, które w logiczny ciąg się układają. I teraz oczywiście, że są pewne teorie, które ten 48 rok traktują w tak dosłowny sposób, że mówią na przykład, że ponieważ Żydzi wrócili do Izraela w 48 roku, no to w takim razie jedno pokolenie musi minąć i wtedy to wszystko się stanie. No i wtedy zaczynają liczyć, jakie to pokolenie. I zależy od tego, kto uważa, że pokolenie to jest 40 lat, 70 lat, 80 lat, no to wychodzą im takie obliczenia. Tylko to nie o to chodzi w ogóle. Są pewne zjawiska, które następowały. Bóg dopuszczał do tego wszystkiego, ale punktem odniesienia cały czas jest Izrael. I musiał się znaleźć w swojej ziemi po to, żeby następne rzeczy się wypełniły i po to, żeby wypełniło się w końcu wszystko. Ani granice obecnego Izraela, ani jego duchowy stan nie oznaczają, że to jest już ten Izrael, który będzie się Bogu podobał i wejdzie do ziemi obiecanej ojcom. To jest po prostu coś, co jest gromadzeniem Żydów w ziemi ojców, ale to też będzie pewien proces. Ponieważ Pan Bóg mówi w Biblii, że zgromadzenie Izraela nastąpi zanim
zanim nastąpi wylanie gniewu, zanim on będzie się z nimi sprocesował, sądził, w zależności od tego, jak czytamy, jakie tłumaczenie. I zaraz będziemy o tym mówić. I w 24 rozdziale, 31 wersecie, ponieważ wcześniej też mówimy o tym, że będą znienawidzeni, mamy, jeśli chodzi o Żydów, to są i będą znienawidzeni. Jeśli chodzi o resztkę Izraela, to są ludzie, którzy mają w tej chwili najtrudniej, dlatego że oni są znienawidzeni nie tylko dlatego, że są Żydami, ale oni są znienawidzeni również dlatego, że wierzą w swojego Zbawiciela. Jeżeli macie ochotę, zobaczcie sobie taką stronę internetową, która się nazywa One for Israel. To jest strona, która jest założona przez Żydów mesjanistycznych. I oni tam opowiadają, dużo świadectw jest. Dużo świadectw ludzi, którzy jako Żydzi nawrócili się, czytali, bo zostało im pokazane różne rzeczy w Słowie Bożym. I oni w tej chwili mają najtrudniej, ponieważ żyją w Izraelu i wierzą w Jeszuę, czyli swojego Mesjasza i Zbawiciela świata. I oni są właściwie ściśnięci między ortodoksyjnym judaizmem a świeckim państwem. A nawracają się w wielkich ilościach. I to też jest niesamowita rzecz. Także warto sobie to zobaczyć, bo to też bardzo buduje. Mamy w 24 rozdziale, w 31 wersecie. A w 30 wcześniej. Ten fragment na temat przyjścia Syna Człowieczego. Bo wcześniej Pan Jezus mówi, że jeżeli ktoś wam powie oto tu, oto tam, czyli to już musi być ktoś, kto się będzie za niego podawał i będzie ewidentnie człowiekiem, który będzie no, jako Chrystus, jako Mesjasz. Czyli mamy wielu wcześniej, a teraz mamy tego jednego. Wtedy nie idźcie, dlatego że przyjście pańskie będzie nie do przeoczenia. I tam jest dalej napisane coś takiego. Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie, jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, bo gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i orły. A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i z wielką chwałą. Poślą swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż do drugiego. No i wielu ludzi dzisiaj w Kościele uważa, że to jest opis pochwycenia Kościoła, ponieważ uważają, że no, pośle swoich aniołów i zgromadzą wybranych. No to jak wybrani, to na pewno my. Na pewno my, no bo wybrani to wiadomo. Oni jeszcze nie czytali Augustyna, więc oni po prostu nie wiedzieli, że wybrani to może być Kościół w ogóle. Na pewno wiedzieli, że wybrani to może być Izrael, bo to mieli napisane. Będą lamentować, ujrzą Syna Człowieczego, no mieli Zachariasza. Wiadomo, że będą lamentować, będą opłakiwać tego, którego przebodli. Oni o tym już wiedzieli. I teraz pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybrane z czterech stron świata od jednego krańca ziemi aż do drugiego. Czy uczniowie mogli o czymś takim wiedzieć na podstawie poprzedniego objawienia z proroków i Mojżesza? I co to ewentualnie może nam mówić? Otwórzmy piątą księgę Mojżeszową. To jest 30 rozdział. Wersety 1-6. 30 rozdział, 5 Mojżeszowa 30, czyli powtórzonego prawa, 30, 1-6. A gdy spadnie na ciebie to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które przedłożyłem przed tobą, a wspomnisz je sobie w swym sercu pośród wszystkich narodów, do których Pan twój Bóg cię wypędzi, i zawrócisz do Pana swego Boga i będziesz słuchał Jego głosu we wszystkim, co Ci dziś nakazuje, Ty i Twoi synowie, z całego swego serca i całą swoją duszą, wtedy Pan Twój Bóg wyprowadzi Cię z Twego więzienia i zlituje się nad Tobą i przywróci i zgromadzi Cię ze wszystkich narodów, wśród których Pan Twój Bóg Cię rozproszył. Choćby Twoi wygnani byli na krańcu nieba,
stamtąd zgromadzi cię Pan Twój Bóg i stamtąd cię zabierze. I Pan Twój Bóg przyprowadzi cię do ziemi, którą odziedziczyli Twoi ojcowie, i posiądziesz ją i będziesz ci wyświadczać dobro oraz rozmnoży cię bardziej niż Twoich przodków. Pan Twój Bóg obrzeza Twoje serce i serce Twojego potomstwa, abyś miłował Pana swego Boga z całego swego serca i całą swoją duszą, abyś żył. O kim to słowo mówi? O Izraelu. Stosuje określenie, które Pan Jezus cytuje niemalże dosłownie, czyli choćby Twoi wygnani byli na krańcu nieba, stamtąd zgromadzi Cię Pan Twój Bóg i stamtąd Cię zabierze. Żydowskie pytanie, żydowska odpowiedź. Teraz mamy napisane u Mateusza dalej, że pośle aniołów z trąbą, z potężnym głosem trąby. I mamy teraz, skąd mogli wiedzieć i kojarzyć. Objawienia jeszcze nie było. Izajasz 27. Cały rozdział 27, ja go nie będę czytał. Ale werset 6 przeczytam i 12-13. Przyjdzie dzień, to jest werset 6, gdy Jakub się rozkorzeni, a Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni powierzchnię ziemi owocem. 12-13. Tego dnia Pan będzie młócił od koryta rzeki do potoku Egiptu i wy, synowie Izraela, będziecie zbierani jeden po drugim i stanie się w tym dniu, że zadmą w wielką trąbę i przyjdą zaginieni w ziemi Asyrii oraz ci, którzy byli wygnani do ziemi Egiptu i będą oddawać Panu pokłon na świętej górze w Jerozolimie. O kim to jest fragment? O Izraelu, tak? A dokładnie o momencie, kiedy przyjdą i nadejdą czasy, kiedy zacznie się era mesjańska i będą oddawać pokłon Jerozolimie, Panu w Jerozolimie. I wtedy Izrael wypuści pędy, zakwitnie i napełni powierzchnię ziemi owocem. A wcześniej jeszcze w 27, w pierwszym na przykład, Pan ukaże swoim mieczem wtedy, mocnym, lewiatana, węża długiego i tak dalej. Cały fragment, cały można czytać. Oba fragmenty, czyli to, na co powołuje się Pan Jezus, są u Mojżesza i proroków. I dotyczą wybranych, którzy zostaną zgromadzeni tuż przed wejściem do ziemi ojców w erze mesjańskiej. Czyli wszystko się zgadza i uczniowie zrozumieli, o co chodzi. Nie wiedzieli jeszcze, na czym polega Kościół. Pochwycenie to dopiero mieli początek, bo Pan Jezus dopiero dał podstawy do tego nauczania. A tu mają czarno na białym i pamiętają z Mojżesza i proroków, co się stanie i komu, w stosunku do kogo. Izrael, wejście do ziemi obiecanej. Teraz jest ileś tam wydarzeń, które, jeżeli się wypełnią, ileś proroctw, to zakładają, czy implikują inaczej, że Żydzi w tej swojej ziemi o swoich ojców muszą już być. W Ezechielu, księga Ezechiela 20, wersety 33-38. Jest rozdział Ezechiela. 33-38. Jak żyję, mówi Pan Bóg, potężną ręką, wyciągniętym ramieniem i w wylanej zapalczywości będę królował nad wami i wyprowadzę was spośród narodów i zgromadzę was z ziem, do których zostaliście rozproszeni, potężną ręką, wyciągniętym ramieniem i w wylanej zapalczywości. Zaprowadzę was na pustynię tych narodów i tam będę was sądzić twarzą w twarz. Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi Egiptu, tak was będę sądzić, mówi Bóg. I przeprowadzę was pod rózgą i wprowadzę was w związek przymierza. I oddzielę od was buntowników i tych, którzy grzeszą przeciwko mnie. Wyprowadzę ich z ziemi, gdzie przebywają, lecz do ziemi Izraela nie wejdą. I poznacie, że ja jestem Panem. Czyli będzie... To proroctwo mówi, że będzie zgromadzenie Izraela i że Bóg będzie
przeprowadzi ich pod rózgą i będzie ich sądził, tak jak sądził ojców na pustyni. Czyli będą się działy rzeczy, które były zapowiedziane wcześniej przez Mojżesza i które my później, o których my później czytamy. Ale jak pamiętacie z poprzednich wykładów, Ozeasz takie piękne proroctwo wygłasza, że zaprowadzę ich na pustynię i tam przemówię do nich łaskawie. I później Ozeasz mówi nawet o czymś, co można nazwać drugim Eksodusem, że oni wyjdą, po prostu wyjdą drugi raz i zostaną drugi raz uratowani. Musi zostać Izrael zgromadzony z tych ziem, do których został wygnany, a oporni i odstępcy nie wejdą do ziemi obiecanej ojcom. Bóg będzie ich sądzić. W 22 rozdziale Ezechiela, to są wersety 17-22, potem doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, dom Izraela zamienił się w żużel. Wszyscy są miedzią, cyną, żelazem i ołowiem w środku pieca. Stali się żużlem srebra. Dlatego tak mówi Pan Bóg: ponieważ wy wszyscy staliście się żużlem, oto zgromadzę was w środku Jerozolimy. Jak gromadzi się srebro, miedź, żelazo, ołów i cynę wewnątrz pieca, aby rozdmuchano na nie ogień, aby je roztopić, tak was zgromadzę w swojej zapalczywości, w swoim gniewie, złożę was i roztopię. Tak zgromadzę was i rozdmucham na was ogień swojej zapalczywości i zostaniecie roztopieni w jej środku. Jak topi się srebro w środku pieca, tak i wy zostaniecie roztopieni w jej środku i poznacie, że ja, Pan, wylałem na was swoją zapalczywość. I będzie zgromadzenie, bo Izrael zostanie zgromadzony w Jerozolimie, czy w ogóle w Izraelu, w domu, w ziemi ojców, w stanie nieczystości i niewiary. Dopiero potem będzie musiał się nawrócić, a wielu z nich zginie. 2/3, chyba Zachariasz o tym pisze, że 2/3 zginą. A 1/3 będzie Bóg przetapiał. Także będą się działy rzeczy straszne, jakich nigdy się nie działy. Ale muszą wrócić do ziemi ojców, żeby tak się stało. I kiedy czytamy na przykład te rozdziały Mateusza, 20, 21, 22, 23, 24, to tam jest taka charakterystyczna rzecz, że lud mówi błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. To lud słał te swoje odzienia, te gałązki, prawda? Machał i tak dalej, i tak dalej. Ale przywódcy tego nie zrobili. I potem Pan Jezus mówi do przywódców, że są obłudni i tak dalej, i tak dalej. I mówi: wasz dom pusty zostanie. Dopóki wy nie powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Czyli będzie musiało się stać coś takiego, że Izrael jako naród i ci, którzy przewodzą, też będą płakać i wołać: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. A do tej pory dom wasz pusty zostanie. I jest taki fragment, będziemy mówić jeszcze o erze mesjańskiej. Ezechiel w 11 rozdziale mówi o tym, że chwała Pańska, widział chwałę Pańską, która wyszła ze świątyni wschodnią bramą. Dobrze mówię? Dziesiąty rozdział. Potem chwała Pana odeszła, 18 werset, od progu domu i stanęła nad cherubinami, a cherubiny podniosły swoje skrzydła i uniosły się z ziemi na moich oczach. Gdy odchodziły, koła były przy ich boku, stanęły u wejścia do wschodniej bramy domu Pana, a chwała Boga Izraela była nad nimi u góry. I chwała Boża odeszła i chwała Boża wróci. Przez wschodnią bramę zresztą. Dalej mamy 11 rozdział Izajasza. To będę czytał z Biblii Tysiąclecia. Owego dnia to się stanie. Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę i sławne będzie miejsce jego spoczynku. Owego dnia to się stanie. Podniesie Pan po raz drugi rękę, aby wykupić resztę swego ludu, która ocaleje z Asyrii, z Egiptu, z Patros, z Kus,
z Elamu, z Shinearu, z Hamat i z wysp na morzu. Podniesie znak dla pogan i zgromadzi wygnańców Izraela. Pozbiera rozproszonych z Judy z czterech stron świata. Czyli musi być powtórne zgromadzenie Izraela. Było kiedyś, będzie jeszcze raz. Czyli musi nastąpić zgromadzenie i musi nastąpić, bo ponieważ zgromadzenie jest, że tak powiem, warunkiem, żeby pewne rzeczy się w ogóle stały. Ale to będzie zgromadzenie w niewierze. Więc jeżeli ktoś mówi, no dobrze, ale przecież ten Izrael to nie jest Izrael wierzący. To nie jest Izrael, który się nawrócił do swojego Mesjasza. Zgadza się. Bo tak mówią prorocy. Nawróci się, zostanie osądzony, zostanie przeprowadzony przez sąd i ostatecznie będzie miał swój drugi eksodus. Dalej mamy następną rzecz, która musi się stać, czyli Jerozolima. Muszą się pewne rzeczy stać w Jerozolimie. I w czasie tego siedmioletniego okresu, który nazywa się różnie, i to jest właśnie powód czy problem z tak zwany terminologiczny, siedmioletni ucisk, tak zwany wielki ucisk, udręka, nie wiem, siódmy tydzień czy 70 tydzień Daniela, różnie. Ale chodzi o tydzień, nie o ostatnie 3,5 roku. Są rzeczy, które muszą się, czyli Jerozolima musi być na tyle w rękach Izraela, żeby się pewne rzeczy stały. Czyli na przykład Daniel 9:27, to proroctwo znacie, to nie będę powtarzał, bo muszą być ofiary w świątyni zniesione, krwawe i z pokarmów. Jeżeli tak, to znaczy, że świątynia musi stanąć, żeby w ogóle można było te ofiary zacząć składać, a potem je znieść. I teraz, kiedy Pan Jezus mówi w 24, wróćmy do 24 Mateusza, mówi dokładnie o tym, kiedy zobaczycie. Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym, kto czyta, niech rozumie, wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, aby coś zabrać ze swego domu. Kto zaś będzie w polu, niech nie wraca, aby wziąć swe szaty. A biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach. Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie albo w szabat. Czyli Pan Jezus odwołuje się do Daniela. Wielokrotnie odwołuje się do Daniela. Ktoś nawet zwrócił uwagę, że to jest jedyny prorok, którego Pan Jezus po imieniu w ogóle cytuje w swoich wypowiedziach. Ale mówi, że jeżeli zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym, i kto czyta, niech rozumie, no to odwołuje się do Daniela i do obrzydliwości spustoszenia, o której mówił Daniel. I to jest, czyli musi stać świątynia, musi stanąć obrzydliwość spustoszenia w świątyni. Dokładnie w miejscu świętym. No i ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Módlcie się, żeby nie wypadło w zimie albo w szabat. Bardzo konkretne, bardzo żydowskie. Zima w Izraelu to jest taka pora roku, kiedy napełniają się koryta suchych rzek, tak zwanych wadisów. I zobaczycie, bo mamy trochę multimediów, to zobaczycie, jak wadis wygląda, jak się woda podniesie. Dlatego lepiej się modlić, żeby to w szabat nie wyszło, nie, w zimą nie wyszło. A w szabat z transportem jest problem, wiadomo. No jest dosyć typowe. Dalej mamy oczywiście 2 Tesaloniczan 2:3-4, o którym mówiliśmy wcześniej. To znaczy, że zasiądzie w miejscu najświętszym człowiek, który poda się za Boga. Jeżeli zasiądzie, to znaczy, że musi mieć gdzie zasiąść, czyli musi świątynia zostać odbudowana. W objawieniu też mamy proroków dwóch. I też tam jest mowa o świątyni. Czyli te rzeczy, te proroctwa zakładają, że jakaś kontrola musi być na tyle, żeby ta świątynia stanęła,
i żeby do tej świątyni można było wprowadzić coś, co będzie obrzydliwością. No i teraz stało się podczas tej wojny sześciodniowych, że kontrola nad Jerozolimą nastąpiła, natomiast nie stało się to, żeby nastąpiła kontrola nad wzgórzem świątynnym. O dziwo, bo teoretycznie mogło się tak stać. I czytałem o pewnych rozmowach, które się wtedy toczyły, że któryś z generałów powiedział, że przecież można się, jakaś kula by się mogła zabłąkać tam, nie? Ale okazało się, że nie. I że Żydzi w tej chwili nawet nie mają takiej absolutnej władzy nad tym wzgórzem, tylko ona w ogóle do kogo innego należy. A w ogóle to jest taka tendencja, żeby to uważać za teren międzynarodowy, mimo że oni są u siebie. Czyli nie wypełniło się jeszcze na tyle. No i ciekawe rzeczy się dzieją na temat tego, że się może wypełnić. I to jest niebywałe, w jaki sposób świat w tej chwili zmierza do lustrzanego odbicia tego, co się ma zacząć dziać w erze mesjańskiej. To znaczy Syjon, to jest góra Syjon, dom wielu narodów, no to przyjdą, żeby wiele narodów mogło tam wołać do Boga. No i przyjdzie przecież Mesjasz, na którego oni czekają. No i teraz, jeżeli to on przyjdzie i on zakon wyjdzie z Syjonu, czyli on będzie chciał zmienić prawa, jeżeli tak, to mu to ujdzie. Wszystko, co będzie fałszywe, będzie można w jakiś sposób udowodnić na podstawie fragmentów pism, które są oderwane od całości. To jest niesamowita rzecz. Jak sobie zapomnę, to mi przypomnijcie jeszcze o tym, co mówił szef Instytutu Świątynnego ostatnio. Bo to są też rzeczy fascynujące, tylko nie chcę za długo mówić. O jałówce czerwonej też powiem. Ale w każdym razie, no, mają jakąś kontrolę nad Izraelem, nad Jerozolimą, nie mają kontroli nad wzgórzem świątynnym. Następna rzecz. Jeśli ma nastąpić inwazja na Izrael z północy, czyli tak zwana wojna Goga, no to Izrael musi być w swojej ziemi. Czyli to, co pisze Ezechiel w rozdziale 38 i 39, zakłada, czy implikuje, że Izrael jest już w swojej ziemi. I teraz chciałbym powiedzieć o tym krótko, a powiedzieć w ramach jakiegoś dodatku może później szerzej na ten temat, bo po prostu nie mamy czasu na szczegóły. Ale 38 i 39 rozdział Ezechiela mówią o pewnej inwazji, która nastąpi i to też są całe dwa rozdziały, także przeczytajcie sobie w domu sami te dwa rozdziały. Ja będę tylko na pewne fragmenty się powoływał. Dlatego, że jest tutaj od początku rozdziału 38 takie stwierdzenie. Synu człowieczy, zwróć swoją twarz przeciwko Gogowi w ziemi Magog, naczelnemu księciu w Meszek i Tubal, i prorokuj przeciw niemu. Tak mówi Pan Bóg, oto jestem przeciw tobie, Gogu, naczelny księciu Meszek i Tubal. Zawrócę i włożę haki w twoje szczęki i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z tarczami i puklerzami, wszystkich władających mieczem, a z nimi Persów, Etiopczyków i Putejczyków, wszystkich uzbrojonych w tarcze i hełm, Gomer i wszystkie jego oddziały, dom Togarmy z północnych stron i wszystkie jego oddziały, liczne narody z tobą. I dalej jest napisane, że po wielu dniach zostaniesz nawiedzony, przy końcu lat przybędziesz do ziemi uwolnionej od miecza, której lud został zebrany wśród wielu narodów, na góry Izraela, które były długo spustoszeniem, a będą wyprowadzeni spośród narodów, oni wszyscy zamieszkają bezpiecznie. Wyruszysz i nadciągniesz jak burza, będziesz jak chmura okrywająca ziemię, ty i wszystkie twoje zastępy oraz liczne ludy z tobą. Tu jest mowa o pewnej koalicji, która z północy najedzie na Izraela w momencie, kiedy Izrael będzie już zebrany spośród narodów i kiedy będzie mieszkał bezpiecznie.
ta koalicja jest ciekawa, bo ona jest dosyć wyraźnie i konkretnie opisana. Tu mamy Goga, tylko że określenie Gog to nie jest imię własne. To jest takie określenie jak car, cesarz, nie wiem, przywódca jakiś. I mamy również te 5 i 7 i tam jest mowa o krajach, które na dzisiaj można sobie w jakiś sposób przetłumaczyć. Mamy tu Persów, mamy Etiopczyków, Putejczyków, mamy Goga z kraju Magog. I na dzisiaj, to Persja to wiemy, to jest dzisiejszy Iran. Gomer to jest dzisiejsza Turcja. Bet Togarma to są okolice Armenii, to jest mniej więcej te południowe, dawne republiki, tak zwane radzieckie. Nie? Są Kuszyci, Etiopia i inne liczne ludy. Natomiast jest pewna konkretna grupa narodów, które przybędą z północy. Na dzisiaj, gdybyśmy mieli, bo to się jeszcze nigdy w historii nie stało, i na dzisiaj, gdybyśmy mieli sobie to jakoś przetłumaczyć, czyli to, co widział Ezechiel, tamte narody na dzisiejsze, też dzieją się rzeczy, które się jeszcze nigdy w historii nie stały. Dlatego, że geograficznie rzecz biorąc, no to mamy najdalszy kraj na północ, to jest Rosja. Mamy Turcję, mamy Iran. Jeszcze nie było takiej historii, żeby oni mieli tak bliskie przymierza i współpracę, jakie mają teraz. Nie było. Izrael wrócił do swojej ziemi. Izrael mieszka w sumie bezpieczniej, niż nam się wydaje, bo wielu ludzi myśli sobie, że tam w ogóle jest jedna wielka wojna. A jak ktoś jedzie do Izraela, to mówi, że właściwie to jest całkiem spokojnie. Może jeszcze być tak, że podpisując umowę, czy podpisując przymierze, oni się będą czuli jeszcze bezpieczniej. No więc to prawdopodobnie, bo to nie jest kwestia sensacji, tylko wyciągania jakichś takich wniosków z tego, co się dzieje. Pewnie możemy pokusić się o różne inne stwierdzenia, bo pewne rzeczy się układają na naszych oczach. I to są fakty. To są fakty. Ja nie chcę tutaj wchodzić w jakąś politykę, ale o ile dawniej Żydzi mówili coś takiego i skarżyli się Panu Bogu i mówią, czemu wszyscy dookoła mają ropę, a my nie, skoro my jesteśmy narodem wybranym. A wszyscy dookoła mają, nie? No to się potem okazało, że mają ropę i mają gaz. I teraz to, co tam jest dalej napisane, to jest to, że ta cała koalicja przybywa po łupy. Nie jest dlatego, że ci ludzie nienawidzą Izraela, tylko przybywają po łupy. W kraju jest spokój, muszą już być zgromadzeni, skoro zostaną napadnięci. W 38 rozdziale 10-13 tam jest napisane o 12 wersecie, aby zabrać łupy i zagarnąć dobycze, aby swoją rękę położyć na spustoszone miejsca, które znowu zostały zamieszkane, na lud zgromadzony spośród narodów, który zdobył bydło i dobra, a mieszka w środku ziemi. Szeba, Dedan i kupcy Tarszisz oraz wszystkie jego lwięta zapytają cię, czy przybyłeś, aby zabrać łupy. Czyli z tego by wynikało, że będą ludzie protestujący, ale niespecjalnie mocno. I jak się patrzy na te wszystkie narody, które kiedyś, zresztą to chyba z 10 rozdziału Księgi Rodzaju też wynika, jak te narody powstały, skąd, jaki jest korzeń, jaka jest taka tabela narodów tam jest tak zwana. To są ludzie, którzy są gdzieś w okolicach Arabii Saudyjskiej. I oni się pytają, czy przybyłeś zdobyć łupy. Ale niespecjalnie ktoś reaguje. I z 38 i 9 rozdziału wynika, że jedynie Pan Bóg jest w stanie pokazać im, że może ich bronić. I że Pan Bóg okaże swoją chwałę w ten sposób. Bo ci ludzie zostaną zniszczeni. A ci, którzy zostaną napadnięci, nie będą mieli żadnej możliwości, żeby się bronić. I Pan Bóg okaże swoją chwałę na oczach wielu narodów. Teraz istnieje kilka teorii na temat, kiedy ta wojna nastąpi. I czytając 38 i 39 rozdział, ja dochodzę do takiego wniosku, że najprawdopodobniej to będzie przed tak zwanym siedmioletnim uciskiem. Bo Izrael jest odrodzonym państwem, kiedy oni napadają.
tereny są ponownie zamieszkałe, Izraelici mieszkają bezpiecznie, mają takie poczucie bezpieczeństwa. Teraz mamy również takie stwierdzenie, że hordy tego Goga będą grzebane przez 7 lat. Jeżeli dosłownie to traktujemy, no to trochę czas się nie zgadza, jeśli chodzi o ten 7-letni ucisk. Teraz po tej wojnie, a nie przed, duch zostanie wylany na Izraela. Czyli raczej nie jest to po 1000-letnim królestwie, tylko przed. To jest też często spotykana teoria. W wyniku tej wojny narody zobaczą chwałę Bożą. To też by wskazywało, że to jest przed 1000-letnim królestwem. No i co jeszcze? Pobicie armii Goga następuje bez udziału wstępującego Mesjasza. To z kolei wyklucza tą wojnę tuż przed przyjściem powtórnym. Także moim zdaniem to powinno się stać przed, ale też nie wiemy na ile przed. I nie należy tego traktować jako znaku przed pochwyceniem, ponieważ to niekoniecznie musi mieć jakiś związek. Teraz tak, powstanie rządu światowego. Mieliśmy już wcześniej, dzisiaj na ten temat trochę powiedzieliśmy. I mamy ideę supermocarstwa, mamy ten rozwój tej idei i tego superpaństwa, które się tworzy i będzie tworzył. Jak widać zresztą, taki klasyczny podział na wschód i zachód zaczyna się kończyć. I zaczyna się dziać coś takiego jak tworzenie się superpaństwa, supermocarstwa. To się już dzieje w tej chwili w Europie i to się będzie najprawdopodobniej pogłębiać. I istnieje, tam w Biblii jest napisane o 10 królach. No i nie wiem, czy wiecie, ale już w latach 70. była taka idea, żeby podzielić ziemię, cały świat, na 10 regionów. Później taką samą ideę w 2009 roku wymyśliło ONZ. Też im wyszło 10 regionów. Więc coś się dzieje w tej sprawie, nie da się ukryć. I teraz należałoby spodziewać się, że ktoś wpadnie na ten pomysł i podzieli ten cały świat, który będzie globalnie zarządzany, na 10 regionów. Teraz, jeżeli wyszło to wszystko z Rzymu, to prawdopodobnie zacznie się od tego, co cesarstwem było. I chcę wam powiedzieć ciekawą rzecz. Ja nie wiem, czy brat może mi to w tej chwili pokazać, ale tam był taki fragment o tym, że Boris Johnson wymyślił ostatnio, że wskrzesi Imperium Rzymskie, słuchajcie. Ja jak zobaczyłem to po prostu mi szczęka opadła, dlatego że nie przypuszczałem, że ktoś dzisiaj wpadnie na taki pomysł w ogóle. I on jawnie, otwartym tekstem powiedział, że o, jest. Nie wiem, czy wy to widzicie, no bo to jest po prostu nagłówek z gazety. Boris Johnson, tak? Wants to, jeszcze raz, o widzisz, recreate the Roman Empire. I jak wam pokazywałem tą mapę rzymskiego imperium w okresie największego rozwoju, to ten człowiek powiedział, że dokładnie tak chce zrobić. Czyli chce, żeby zjednoczyć kraje Magrebu tak zwanego, czyli północną Afrykę, to wszystko, co było w Europie, a również Izrael i Turcję. I w sumie sam pomysł jest niesamowity, że na coś takiego ktoś wpadł. Myślę, że on coś tam, ten pomysł sam coś znaczy, bo ja nie twierdzę, że coś takiego, nie wiem, stanie się w najbliższej przyszłości, ale to, że ktoś wpada na taką rzecz, no dla mnie to jest jakoś znamienne. Dobrze, teraz tak, wiemy już z Daniela, że tych 10 królów będzie w pewnym momencie panować równolegle do Antychrysta. W pewnym momencie on zacznie robić karierę i w Danielu 9:27 jest napisane, że zawrze przymierze z wieloma. Biorąc pod uwagę resztę fragmentów tych równoległych, to
na przykład Pawła, że będą mówili pokój i bezpieczeństwo. Albo z Mateusza, że wszystko będzie normalnie i wtedy przyjdzie gniew, wtedy jeden zostanie wzięty, drugi zostawiony. Będzie jak za czasów Noego, będzie jak za czasów Lota. Sprawiedliwi wzięci, niesprawiedliwi zostawieni. Wynika z tego, że będzie to okres, kiedy będzie takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa. I dlatego Paweł pisze, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada. Teraz to przymierze, które zostanie zawarte na 7 lat, okaże się, że w połowie tygodnia, czyli po 3,5 roku, te krwawe pokarmy, ofiary krwawej z pokarmą zostaną zniesione. Paweł pisze i objawienie mówi, że objawi się ten człowiek, a Paweł pisze, że zasiądzie w miejscu najświętszym i wtedy złudzenia prysną. Ja mam, myślę, że cytowałem już taki fragment z Izajasza, kiedy tam było napisane, że oni zawrą przymierze z piekłem. I wreszcie mamy wydarzenie, które muszą się w Izraelu stać. Eliasz musi powrócić. To jest koniec Księgi Malachiasza. I tam jest napisane, ale ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień Pana. Zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie ogłosił ziemi klątwą. Czyli Eliasz zostanie posłany i mamy 7 lat, mamy dwóch proroków, prorocy giną w połowie, zostaną i zmartwychwstają. I jednym z nich jest Eliasz. Ciekawe jest to, że wielu z ojców Kościoła mówiło, że oni obaj to będą Eliasz i Enoch, a nie Eliasz i Mojżesz. Wielu z nich. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo też znowu nie chcę przedłużać, ale Henoch był poganinem, a Eliasz Żydem. I mamy ciekawą rzecz na ten temat. I w Księdze Zachariasza mamy napisane, że ci dwaj ludzie, którzy nigdy nie zaznali śmierci w ciele, to są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem Ziemi. I dwa drzewa oliwne. I dokładnie takie samo określenie, co jest przez Jana użyte w 11 rozdziale. I to jest taka, myślę, ciekawa myśl, że jak Bóg chce zbawić i Żydów, i pogan, tak Henoch był Żydem, a Eliasz był odwrotnie. Henoch był poganinem, Eliasz był Żydem. Osobiście uważam, że to oni, a nie Eliasz i Mojżesz. Dobrze, co jeszcze? Mówiliśmy o tym, że tam jest napisane dokładnie, że przed przyjściem widzialnym, bo tam jest Emeran, Kyriu, Megalen, Kai, Epifane, czyli przyjściem wielkim i strasznym dniu Pana. I tam jest mowa o przyjściu, które będzie widzialne, czyli przed powtórnym przyjściem. Dobrze, no i jeszcze ostatnia rzecz. Prosiłem pastora, żeby mi jeszcze pozwolił, chociaż możemy to zrobić po przerwie również, bo będziemy mówić o budowie trzeciej świątyni. Także może zostawię was troszkę w niepewności. Napięcie wzrośnie, a my zrobimy przerwę. Przerwa obiadowa.